Wsłuchajmy się w słowa Jezusa, naszego jedynego Pana i Zbawiciela, który chce, abyśmy zaprosili Go do naszej codzienności, do naszych spotkań, pragnień i przede wszystkim do naszych serc. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Apostołowie prosili Pana: dodaj nam wiary. Pan rzekł: gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, a byłaby wam posłuszna. Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: pójdź zaraz i siądź do stołu? Czy nie powie mu raczej: przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż z ziemi napije się, a potem ty będziesz jadł i pił? Czy okazuje wdzięczność słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie: słudzy nieużyteczni jesteśmy, wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. Dziś starałam się, żeby odprawić wszystkie swoje ćwiczenia do benedykcji, bo czułam się więcej chora niż zwykle, więc zaraz po benedykcji poszłam się położyć. Jednak kiedy weszłam do sypialni, nagle poznałam wewnętrznie, aby wejść do celi siostry, bo potrzebuję pomocy. Weszłam zaraz do tej celi, a siostra mówi mi: o, jak to dobrze, że Bóg siostrę przyprowadził. A mówiła tak cichym głosem, że ledwie ją usłyszeć mogłam. Mówi mi: siostro, proszę mi przynieść trochę herbaty z cytryną, bo mam tak wielkie pragnienie, a poruszyć się nie mogę, bo cierpię bardzo. I rzeczywiście, cierpiała bardzo i gorączkę miała wysoką. Usłużyłam jej i tą trochą odrobiną herbaty ugasiła swoje spragnione usta. Kiedy weszłam do swojej celi, duszę moją ogarnęła wielka miłość Boża i zrozumiałam, jak bardzo trzeba uważać na natchnienia wewnętrzne i wiernie iść za nimi, a wierność jednej łasce sprowadza następne. Czy staram się uważać na natchnienia wewnętrzne i iść wiernie za nimi? Poproszę Ducha Świętego, aby dzisiaj otwierał słuch mojego serca, abym potrafił zauważyć, kto potrzebuje mojej pomocy. Miłosierny Panie, uwielbiam Cię za dar Twojego słowa, które jest światłem na mojej drodze do Ciebie. Jesteś moim jedynym Panem i Zbawicielem i na Twoim Słowie pragnę budować swoje życie. Dziękuję Ci za to, że mi posyłasz swojego Ducha, aby otwierał przede mną skarby ukryte. Proszę o łaskę, aby moje serce i uszy zawsze były otwarte na Twoje prowadzenie mnie, abym nie zmarnował żadnej łaski, jakiej mi w swej miłości udzielasz. Proszę Cię o to za wstawiennictwem Maryi, Matki Słowa i świętej siostry Faustyny, która napisała: Jezu, źródło życia, uświęcaj mnie. Mocy moja, wzmacniaj mnie. Wodzu mój, walcz za mnie. Jedyne światło mojej duszy, oświecaj mnie. Mistrzu mój, prowadź mnie. Zdana jestem na Ciebie, jak niemowlę, na miłość swej matki. O Jezu mój, przemień mnie w siebie,
bo Ty wszystko możesz.